będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. KSW65, Artur Kornik-Sowiński, zapaśnik, w rozmowie z zapaśnikiem. Dzisiaj w roli gościa. Jak na razie podoba Ci się przebieg tego, co oglądałeś w klatce? Bardzo fajne walki, bardzo dynamicznie ta gala mi tak jakoś płynie, także to jest oznaka tego, że się nie nudzę, także jest dobrze. A wyjaśnię jeszcze, dlaczego tak zapaśnikami nas nazwałeś, bo stoimy od strony kalafiorów. Także... Specjalnie zamieniliśmy się, tak, bo ja mam tylko z jednej strony, a Artur ma mocniejszego właśnie też z tej strony. Ja też, dlatego tutaj rozmowa dwóch zapaśników. Tak, Adam Niedźwiedź, twój klubowy kolega, co poszło nie tak w tym pojedynku, bo wydawało się, że dwie rundy idą pod jego dyktando, próbował gdzieś tam starszyć podaniami, nic z tego nie wyszło, no a trzecia, jakby uleciało coś z Adama. Myślę, że troszkę nie rozłożył sił i za bardzo wierzył w to, że podda swojego przeciwnika. Gdzieś w pierwszej rundzie było to bardzo bliskie, bo tam non-stop polował na ten trójkąt rękami. Myślę, że tutaj trzeba było bardziej się dać, spumpować przeciwnikowi, a nie na chamca gonić poddanie, bo widać było, że to wypumpowało Adama, no bo dwie rundy leżał na chłopie, no a tak naprawdę się zmęczył. No to tak nie powinno wyglądać. Więc nie tak poszła trzecia runda. Trzecia runda 10-8 przegrana. Słuszna punktacja, jeżeli chodzi o trzecią rundę. Można byłoby dyskutować, czy pierwszą nie dać 10-8 Adamowi ewentualnie, bo tam po 15 sekundach chyba był już u góry i przeleżał całą rundę. No to też tamten przez całe 4 minuty 45 sekund leżał i więc to też może nam. No ale ogólnie wszystko dobrze, tylko trzecia runda nie tak. No dobra, i jak ty się czujesz tutaj w roli kibica? Nie ciągnie wilka do lasu? Wiesz co, czuję się dobrze. Szkoda mi, że nie zawalczyłem w Gliwicach, no bo jednak tutaj to jest ten mój teren. Aczkolwiek też fajnie tak ze strony kibica. Ja mam teraz, wiesz, dzieciaka na wylocie. No na dniach będzie mi się syn rodził, także ta data, no niestety, ale odpadała, no bo to nie byłby dobry czas na walkę. Za niedługo, mam nadzieję, że mały nie będzie płakał, także za niedługo wrócę. Oj, tego Ci życzę, bo ja wiem coś o tym. Tego Ci życzę z całego serca. Natomiast kiedy realnie planujesz powrócić do klatki? Przy tych 12 galach, które zapowiedziało KSW przy współpracy z Viaplay. Cieszę się na to, że jest 12 gali i tak naprawdę będę mógł sobie bardziej powybierać, niż było to wcześniej możliwe. Tak jak mówię, no tutaj najpierw trzeba bardziej o to wszystko pytać mojego syna, czy zamierza płakać i mocno dawać mi wycisk. Myślę, że tam akurat żona ogarnie go w mocnym stopniu, no ale wiadomo, ja też jakoś tam będę musiał być pomocny. No jest to pierwsze dziecko, nowość, także no też nie chciałbym jakoś tam, wiesz, przegapić tych pierwszych tygodni, miesięcy. Więc no tak na spokojnie wszystko ustawione według priorytetów, no a teraz wiadomo, dziecko najważniejsze. Spoglądam na twoją czapkę MMA Familia 2020, to ja zapytam, co MMA Familia szykuje na 2022 rok? No ogólnie to walki, tak? No jeżeli jesteśmy w temacie KSW, no to nawet Michał Domina jest tutaj ze mną, no to mam nadzieję, że dość szybko zawalczy. Dzisiaj w jego kategorii są pojedynki. Likus bardzo idealnie znokautował. Myślisz, że to będzie kandydat do nokautu roku? Również znokautował twojego klubowego kolegę. Tak. Kurczę, no fajna runda w wykonaniu właśnie Piotrka Olszynki, bo tak... Tak, zdecydowanie wygrywał. Po pierwszej raczej na konto Likusa, to tą drugą wygrywał Piotrek. Tak. No ale no, trzeba być uważnym do końca. No kurczę, nokaut równo z gongiem. Rzadko takie coś się zdarza. Bardzo, bardzo dobry nokaut. Kurczę, Likus domin, spoko. To byłbym za... No to jako menadżer w sumie dałeś mi taki pomysł, to byłoby dobre. To by było dobre. No i potem wiadomo, no jeszcze Kacper Kozierzemski wraca, mam nadzieję, że bardzo szybko na początku roku. Dobra, to nie tylko nadzieja, tylko tak. Wiem, że za niedługo. Tak, rubelki już ćwierkają. Tak, że ćwierkają. A czy tam się rywal nie wysypał troszkę? Tak, pierwotny rywal, o tym, o którym wróbelki też ćwierkały, podobno się wysypał. Także jeszcze nie wiemy z kim, ale Kasper zawalczy. No, jest Tomek gotowy, jest Fera. No, także jeżeli chodzi o tych zawodników, to na pewno to planujemy. Czyli szybkie powroty na tory KSW. O zawodników, którzy nie walczą w KSW, no to z takich ciekawszych
rzeczy, no to na pewno w tym roku, znaczy w tym roku, w tym nowym roku planujemy zawodowy debiut Czyżewskiej. No to myślę, że na to ludzie też już czekają, nie tylko ci tak jakby związani z MMA familią, tylko ogólnie, no bo dziewczyna na semipro zrobiła już robotę. Ale teraz czeka. Nie przeszkadzam, mam nadzieję. Nie przeszkadza. Dzień dobry. Ja myślałem, że to ta karta, która nagrywa, tak? Czyli... Tak, czyli wywiad do kosza. Czyli wywiad do kosza. Ale tak naprawdę to już nas tu poganiają, bo za chwilę będą zawodnicy schodzić. Oczywiście. Także ja życzę ci, Artur, spokoju przede wszystkim, bo to jest bardzo potrzebne w roli jak młodego ojca, jak ojciec ojcu i szybkiego powrotu do klatki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia kolejny raz.